Cześć, z tej strony Domanu. Trochę ostatnio podróżowałem i rzadko bywałem w domu, więc na wszelkie wiadomości i komentarze odpowiem na dniach, o ile to jest jeszcze wykonalne. Miałem zamiar przygotować teraz nieco inny film, ale po powrocie do domu doszły mnie straszne informacje o tym, że grając obecnie FIFA 16 w Ultimate Team jesteśmy ofiarami przekrętu stulecia w wykonaniu Electronic Arts. Często narzekałem w tym roku na to, że polityka, jaką prowadzi EA wewnątrz Ultimate Team, jest bardzo krzywdząca dla nas graczy, a teraz okazało się, że jest jeszcze gorzej. Ale idąc po kolei, temat jest długi i złożony, dlatego żeby nie rozbijać swojej wypowiedzi od teraz o wszystkim, będę mówić w zdaniach twierdzących, a wszelkie dowody i inne wyjaśnienia wyjdą i tak same z siebie lub opowiem o nich pod koniec. Więc, wbrew poprzednim założeniom i dowodom, zawodnicy grający na podstawowym stylu gry mający 10 zgrania nie dostają żadnych punktów umiejętności w trakcie meczu i zawsze grają ze statystykami, jakie widnieją na karcie. Zaś ci również z pełnym zgraniem na specjalnym stylu gry, na przykład myśliwym, dostają aż 5 punktów umiejętności do atrybutów wyróżnionych trzema zielonymi strzałkami. Właśnie udowodniono, że style gry działają i jednocześnie udowodniono, że działają one tylko i wyłącznie na podstawowych wersjach kart, co oznacza, że wiele kart w formie kart przetransferowanych lub kart, które miały zmienioną pozycję, gra często słabiej od swojej pierwotnej wersji, którą trafić można było w paczce już na samym starcie FIFA 16. Wszystkie karty zawodników, które nie są podstawowymi wersjami, nawet jeśli mają w składzie 10 zgrania, to w meczu zachowują się tak, jakby miały go maksymalnie 5. Można to łatwo zobrazować na przykładzie karty Ronaldo. Zwykła karta Portugalczyka ze stylem gry myśliwy i pełnym zgraniem w trakcie meczu ma takie statystyki, natomiast jego pierwszy inform również na pełnym zgraniu ze stylem gry myśliwy w meczu wciąż ma te same statystyki, które widzimy na karcie, ponieważ on nie dostaje żadnego bonusa do umiejętności. I tak działają wszystkie karty przetransferowane, te, które miały zmienioną pozycję, upgrade, wszelkie informy, tocy, karty Team of the Year, więc idąc dalej, karta Ronaldo na napastniku jest jeszcze słabsza od tej na lewym skrzydle i mało tego, podstawowa karta Portugalczyka przerobiona na lewego napastnika i grająca na strikerze ze zgraniem wynoszącym 7 jest w samej grze lepsza od tej grającej ze zgraniem wynoszącym 10 na pozycji napastnika. Wydaje się, że sporą część tego zagadnienia jako pierwszy odkrył koleżka o ksywce Right EOS Onyx, który zrobił sporo eksperymentów i przedstawił je na filmie, do którego link oczywiście wrzucam w opisie, ale zobrazuję i zacytuję dla was jeden z nich. W FIFA 16 istnieje pewien, powiedzmy to, ukryty stepover, który wykonać można tylko zawodnikiem z dryblingiem ocenionym wewnątrz gry na 86 lub więcej. Więc podstawowa karta Dumbi, jeszcze w CSKA Moskwa, mająca pełne zgranie i styl gry z trzema strzałkami przy dryblingu, potrafi wykonać ten ukryty trik, ponieważ umiejętność dryblingu i woryczyka wewnątrz gry rośnie z 82 do 87. Ta sama przetransferowana karta Dumbi do Newcastle, mająca również odpowiedni styl gry i 10 zgrania, nie potrafi wykonać tego ukrytego triku, do którego wykonania potrzeba mieć dribbling oceniony na 86, bo nie dostaje ona wewnątrz gry żadnego bonusa do umiejętności, pomimo tego, że informacje w składzie zdają się nam mówić co innego. Obecnie wiele osób na różnych zawodnikach testuje te zmiany stylu gry i tak dalej i wniosek jest prosty: jeśli gramy słabo upgrade'owanymi informami, to jesteśmy totalnymi frajerami zmieszanymi z błotem przez EA, bo jeszcze na małym przykładzie. Zwykła karta Aubameyanga ze stylem gry myśliwy kosztuje obecnie jakieś 9 tysięcy, jego inform kosztuje z kolei 190 tysięcy, a mimo to w samym meczu ta zwykła karta pod wybranymi atrybutami będzie o wiele lepsza od informa. Oczywiście ta karta oceniona na 82 jest znacznie lepsza od upgrade'owanej wersji ocenionej na 84. Tu dopiero karta Team of the Season jest znacząco lepsza od podstawowej wersji. Więc te wszystkie marudzenia graczy używających informów albo upgrade'owanych kart nie są bezpodstawne, bo często wymieniając w składzie podstawową kartę na informa, wierzyli, że wnoszą do drużyny nową jakość, a w rzeczywistości tylko ją osłabiali. Ludzie przecież wydają grube pieniądze, żeby złożyć mocny skład z kartami w formie, a tymczasem sobie tylko szkodzili. To jest poważna sprawa i tutaj oczekuję wyjaśnień od osób, które są za ten system odpowiedzialne. No przecież różne wałki już EA robiło, tak jak ten z widełkami, ale to jest przegięcie. Mam nadzieję, że pojawi się jakieś oświadczenie w tej sprawie. Czy EA w ogóle wiedziało o tym glitchu, czy może jednak jest to przypadek? Aczkolwiek są przesłanki, że EA może o tej sprawie wiedzieć już od dawna, bo jak wiadomo, od jakiegoś czasu przedstawiam swoje niezadowolenie z faktu, że zostanie w tym roku wydanych wyjątkowo dużo bezpodstawnie nakoksowanych kart. Na zakończenie FIFA 15 na rynku dostępnych było ledwo ponad 80 kart ocenionych powyżej 90. Obecnie mamy ich już niemalże 120, a nie ma jeszcze lipca. Nigdy nie było tak napakowanych umiejętnościami zawodników. To trochę wygląda tak, jakby byli oni wydani specjalnie, by nikt nie zorientował się, że w tym roku karty w formie są wyjątkowo słabe w samym meczu. No ale nic, jedziemy dalej. Kolejna sprawa jest taka, że grając na przykład tocami, niezależnie od tego, na jakiej pozycji je ustawimy, to one prawdopodobnie faktycznie
obecnie mają w trakcie meczu mniej niż 5 zgrania, więc można śmiało umieścić chociażby Payeta na środku ofensywnej pomocy i on nie będzie ani trochę słabszy względem swojej gry na skrzydle. I kolejna sprawa jest taka, że prawdopodobnie wszelkie karty, które nie są swoimi podstawowymi wersjami, bez względu na wszystko, każdy mecz rozpoczynają mając 99 fitnessu. Nawet jeśli w składzie jakaś karta Team of the Season ma napisane, iż jej fitness wynosi 25, to taki zawodnik mimo wszystko każdy mecz rozpocznie w pełni wypoczęty. Jeszcze tego osobiście nie sprawdziłem, ale przejrzałem wiele materiałów również na grupie rzeźników kartomanii i są osoby, które normalnie grają dziesiątki meczów z rzędu jednym składem informów, które mają zjechany fitness do tragicznego poziomu i nic nie dzieje się zawodnikom w ich składzie. Także mam nadzieję, że te tematy wypłyną mocno na YouTube oraz fora EA. Już coraz więcej osób je porusza i oczekuję, że EA wyda jakieś oświadczenie w tej sprawie, bo pałka się przegła. Znowu, żadne wnioski na koniec filmu tutaj nie są potrzebne, bo sprawa jest jasna. Aż nadto, wszystkie linki do filmów z testów oraz eksperymentów innych osób, których nie ma już raczej sensu powtarzać, wrzucam oczywiście do opisu tego filmiku, więc nie jest fajnie. Dzisiaj wyjątkowo liczę na wasze łapki w górę i wszelką aktywność pod filmem, bo to jest temat ważny dla całej społeczności. Każdy powinien wiedzieć, w jaki sposób może zostać nieświadomie wyrolowany poprzez zakupienie teoretycznie mocniejszej karty. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!